Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam Was bardzo serdecznie z Kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Hasła z książeczki z Biblią na co dzień, na dzisiaj, to Psalm 35, werset 28. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień głosił chwałę Twoją. I z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, z wersetów 52 i 53. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Czy wiecie, która choroba ma stuprocentową śmiertelność? To wścieklizna. Na całe szczęście dzięki szczepionce opracowanej w 1885 roku przez Ludwika Pastera ilość zachorowań na świecie zaczęła spadać. Dziś występuje głównie w Azji, a przypadków zachorowań jest kilka rocznie. Podobnie jest z ospą prawdziwą, która w XX wieku zabrała życie około 100 milionom ludzi. Dzięki szczepionce nie występuje już na świecie. Dziś, kiedy posiadamy ogromne ilości dowodów na to, że szczepionki działają, chroniąc życie milionom ludzi, a gruntowne badania potwierdzają, że nie powodują autyzmu, nadal wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że szczepionki nie są bezpieczne. Wokół nich powstało wiele mitów, że są produkowane tylko dlatego, by wielkie koncerny farmaceutyczne mogły na nich zarabiać, konstruowane po to, by śledzić ludzi. Takie historie pojawiają się co jakiś czas w internecie. Nie są poparte żadnymi naukowymi badaniami, a jednak spowodowały, że nasze zaufanie do szczepionek zostało poddane próbie. W dobie panującej na całym świecie pandemii wirusa SARS-CoV-2 mogłoby nam się wydawać, że czekamy z niecierpliwością na szczepionkę, która mogłaby nas uchronić przed zachorowaniem. Choć jeszcze nie powstała, wielu ludzi uważa, że nie będzie skuteczna. Nadal z dużym dystansem i strachem podchodzimy do szczepień, a przecież ich skuteczność możemy dostrzec, namacalnie odczuć, nie chorując na ospę czy wściekliznę. Dzisiejsze teksty biblijne z Psalmu 35 i z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału mówią o zaufaniu, jakie ludzie pokładali w Bogu. Psalmista, pomimo zdrady swojego sojusznika, pokłada nadzieję w Bogu. Ufa, że Bóg sprawiedliwie osądzi sytuację i zaprowadzi pokój. Ma pewność, że jego zaufanie nie zostanie zawiedzione. Ewangelista Łukasz opisuje sytuację po wniebowstąpieniu. Uczniowie po tym wydarzeniu mogli czuć się opuszczeni i samotni. Lecz ich wiara i zaufanie słowom nauczyciela sprawia, że nie kryją się, przepełnieni strachem, tak jak to miało miejsce po śmierci Jezusa, lecz wychodzą do ludzi. Zaufanie obietnicy danej im przez Chrystusa wyzwala w nich odwagę, odbudowywuje ich relacje. Szczepionki od ponad wieku udowadniają nam, że działają. Ich skuteczność jest wykazana naukowymi dowodami, a jednak coraz więcej ludzi uważa, że szkodzą. Jeżeli nie można zaufać czemuś tak dobrze udowodnionemu, czego wszyscy doświadczamy, to trudniej zaufać Bogu. Nie jesteśmy w stanie Go zobaczyć, ale jesteśmy w stanie zobaczyć efekty zaufania Mu. Psalmista przez niewiernego sojusznika nie stracił nadziei. Czytamy, że chwalił Boga i tej radości nie mogła mu zabrać zdrada. Mówił o sprawiedliwości, czyli o tym, że istnieje ład na świecie. Takie słowa w tak gorzkim momencie nie mogły przyjść łatwo. Jednak dzięki zaufaniu Bogu gorycz zawiedzionego przez ludzi zaufania nie zatruła całego życia psalmisty. Podobnie uczniowie po wniebowstąpieniu nie zamykają się w domu, tak jak po ukrzyżowaniu. Teraz już ufają. To zaufanie daje im siłę. Idą do centrum życia społecznego i religijnego, czyli do świątyni. Ponownie mogą uczestniczyć w życiu swojej społeczności. To ważne słowa, bo dzisiaj jesteśmy coraz bardziej podzieleni. Choćby przywołana dyskusja o szczepieniach potrafi poróżnić nawet członków jednej rodziny.
tematy polityczne, społeczne, religijne przy obecnej polaryzacji stanowisk są źródłem konfliktów, a nie dyskusji. Rodzą negatywne emocje i zwątpienie w drugiego człowieka. Dlatego przyjrzyjmy się dobrze tym dwóm wersetom. Spójrzmy, jak zaufanie Bogu sprawia, że można odnaleźć siłę, wiarę w drugiego człowieka i chęć do bycia w centrum życia, do budowania relacji. Zostańcie z Bogiem.